Ryga jest stolicą i największym miastem Łotwy. Liczy około 700 tysięcy mieszkańców, ale w przeszłości ich liczba dochodziła nawet do 900 tysięcy. Jest jednym z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. Park Esplanada w centrum miasta, pomnik Michaiła Barkleya de Tolly, rosyjskiego ministra wojny w czasie wyprawy Napoleona na Moskwę. Katedra Łotewskiej Cerkwi Prawosławnej, Sobór Narodzenia Pańskiego. Pomnik Wolności, symbol niepodległości państwa, odsłonięty w 1935 roku. Na cokole umieszczono napis „Za ojczyznę i wolność”. Na szczycie 19-metrowego obelisku znajduje się 9-metrowa alegoria wolności, statua uosabiająca niezależność Łotwy. Dawna fosa, obecnie kanał miejski. Park Bastion Hill, czyli Wzgórze Bastionowe, uważany jest za jedno z najbardziej romantycznych miejsc w centrum Rygi. Herby miast łotewskich. Na górze herb Łotwy. Średniowieczna baszta prochowa ma 14,5 metra średnicy i 25,5 metra wysokości. Rzeźba u stóp wieży prochowej na granicy. Zrekonstruowany fragment murów obronnych. Brama szwedzka z końca XVII wieku, która jako jedyna z 8 bram miejskich przetrwała do dzisiaj. Zaraz za bramą pierwsza wydrukowana uliczka w mieście. Budynek łotewskiego Sejmu, znany także jako Dom Rycerzy Inflanckich. Archikatedra Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem świętego Jakuba. Pierwsze wzmianki o tym gotyckim kościele pochodzą z 1225 roku. Wieża ma 86 metrów wysokości. W 1812 roku kościół był wykorzystywany przez wojska napoleońskie jako magazyn. Kamieniczki należące do kompleksu średniowiecznych domów mieszkalnych zwanych Trzej Bracia. Te dwie pochodzą z XVII wieku. Trzeci dom jest najstarszy, został zbudowany w XV wieku i nosi cechy późnego gotyku. Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, zbudowany w stylu klasycystycznym w XVIII wieku. W święta i w każdą niedzielę jedna z mszy jest odprawiana w języku polskim. Zamek Rycerzy Zakonu Kawalerów Mieczowych został zbudowany w 1330 roku, potem wielokrotnie przebudowywany. Od 1995 roku jest rezydencją prezydenta Łotwy. Kościół Matki Boskiej Bolesnej widziany z ulicy Zamkowej. Zbudowany w XIX wieku anglikański kościół pod wezwaniem świętego Zbawiciela. Dawniej był tu bank, a obecnie ma siedzibę Łotewskie Radio. Protestancka katedra w Rydze powstała na początku XIII wieku. Są tu ogromne organy liczące 6768 piszczałek. Wieża katedry ma 90 metrów wysokości. Budynek dawnej giełdy, obecnie oddział Łotewskiego Muzeum Narodowego.
Ryski ratusz, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z 1334 roku. Obecnie jest to dwupiętrowy budynek zwieńczony wieżyczką z zegarem nakrytą barokowym hełmem. Dom Bractwa Czarnogłowych, stowarzyszenia skupiającego bogatych i nieżonatych kupców pochodzenia niemieckiego. Centrum fasady są cztery posągi – Neptuna, Merkurego i alegoria zgody oraz pokoju. Budynek wzniesiono w XIV wieku. Został zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany w latach 90. ubiegłego wieku. Przed budynkiem stoi posąg przedstawiający Rolanda, bohatera średniowiecznego eposu rycerskiego. Pomnik Strzelców Łotewskich, formacji wojskowej założonej w 1915 roku. Ewangelicko-luterański Kościół Świętego Jana Baptysty. Pomnik muzykantów z Bremy, dar miasta Brema dla Rygi. Wieża kościoła Świętego Piotra ma ponad 123 metry wysokości. Gmach Wielkiej Gildii, obecnie siedziba Filharmonii oraz Dom Kotów. Mała gildia, podobnie jak Wielka Gildia, pochodzi z XIII wieku i została przebudowana w stylu neogotyckim w XIX wieku. Ryga jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym, kulturalnym i naukowym Łotwy. Leży nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej.